Będziemy rozmawiać o życiu i o tym, że istnieje coś, co to życie podtrzymuje i może jest to coś, co jest znacznie starsze od nas. Istnieje świat istot, który nam w naszym trwaniu bardzo pomaga. Nie jest to świat, który my wykorzystujemy, tylko świat, który pozwala nam żyć, daje nam miejsce do życia. Wyobraźmy sobie istoty, które są tak różne od nas, że możemy o nich myśleć jak o jakichś takich mitycznych bogach wręcz, tak? Więc wyobraźmy sobie istoty, które są olbrzymie. Istoty, które nie boją się, jeżeli stracą jakąś część siebie, po sobie ją odtworzą. Wyobraźmy sobie istoty, które mają nieograniczony dostęp do energii. My dopiero o tym marzymy. One są bardzo bogate. Więc takie bogate istoty mogą się dzielić. Dzielenie się swoimi zasobami nie jest dla nich problemem. Tu się pojawiło kluczowe rozwiązanie, sieć. Kultura jest wtedy, kiedy są jakieś połączenia, tak? Kiedy jest materia tej kultury, która ją tworzy, tak? Ta kultura ma swoją architekturę też, nie? I ta architektura ma kształt sieci. Niektóre bakterie potrafią korzystać z energii słonecznej. Niektóre potrafią korzystać z energii geochemicznej, która powstała dzięki promieniowaniu słonecznemu. Dobrze. No dobrze, ale reszta jest cudzożywna, czyli wymaga jakiegoś przetworzonego już pokarmu. I tak samo mają grzyby. Tak samo mają zwierzęta, czyli my. Ale tak nie mają, tego nie muszą rośliny. Ponieważ rośliny to są istoty, które w najbardziej doskonały sposób potrafią wykorzystać energię słoneczną. Po prostu biorą je bezpośrednio ze słońca. Wyobraźmy siebie jako istoty tak bogate w energię jak rośliny. Co byśmy zrobili z tą energią? Jest nas coraz więcej. Ciężko nas pomieścić, ciężko o wystarczającą ilość zasobów. I właśnie tak się zastanawiam, czy inwestowanie tak olbrzymiej energii, żeby wysłać auto, żeby krążyło po orbicie, czy nie lepiej zainwestować te pieniądze i energię na przykład w budowanie czegoś, co by pomogło nam współżyć bliżej natury i nie tak wyzyskując ją. Dlatego zastanawiam się właśnie nad tym, w jakim kierunku idziemy i też widzę duży właśnie potencjał właśnie w grzybach, które też są takimi magikami gleby, też rozkładu. Ale nie tylko rozkładu, ale są także mistrzami połączeń. I połączeń, tak? Właśnie, to najważniejsze. Magik gleby, bardzo fajne hasło, tak, bo one przetwarzają ten świat glebowy, tak? Robią go przyjaznym dla roślin przede wszystkim, ponieważ grzyby nie istnieją osobno, one nie są tylko jakimiś agresorami, które coś tam zjadają, prawda? Grzyby przede wszystkim są tym dobrym duchem, tak? Tym magicznym medium, które łączy rośliny między sobą. Te rośliny, które mają nieograniczony dostęp do energii, potrafią się z tym nadmiarem dzielić z sieciami grzybowymi, które dla tego świata roślinnego tworzą połączenia pod ziemią. My tego świata podziemnego nie oglądamy, bo jest trudny do obserwacji, ale biolodzy potrafią to robić, obserwują i widzą sieci połączeń, w których grzybnia symbiotyczna, którą nazywamy mikoryzową, współpracuje z roślinami, tworząc połączenia. Rośliny wymieniają się produktami, wymieniają się także sygnałami o tym, co się dzieje w okolicy, przez te nici komunikacyjne, które tworzy grzybnia. Więc mamy ten świat, w którym istoty potężniejsze niż my, a więc rośliny, wielokrotnie potężniejsze niż człowiek, bo my jeszcze nie potrafimy myśleć o energii jako czymś, co jest nadmiarem, tak? Pokazała świat, który jest zagrożony brakiem
dostępu do energii. Jesteśmy karmieni takimi wizjami zmechanicyzowania człowieka, takiej cyborgizacji, tak? Że będziemy mieli nowe zmysły magnetyczne, czy tam inne połączenie, połączenia z internetem bezpośrednio do naszego mózgu. To taki rodzaj transhumanizmu, który ma człowieka przekształcić w technologię. Ja bym tak to widział, to jest taka straszna wizja. A tu jest inna wizja, tak? Że człowieka przekształcić, żeby zrobić go bliższym tej lepszej części natury, którą są rośliny. Rośliny, które nie śmiecą. Rośliny to są istoty, które nie wydalają odchodów. One nie śmiecą, są czyste, piękne, tak? Funkcjonują harmonijnie. Co to jest za doskonała formacja? Co to jest za doskonała społeczność, tak? która to jedno miejsce nie eksploatuje, nie niszczy. Ono w nim żyje w sposób harmonijny. Bo jest zachowany cykl. Tak, korzysta z cyklów globalnych, oczywiście, tak? Bo to nie jest odizolowana jakaś sfera. Tak jak to się tą sferą nazywało przy projektach marsjańskich znowuż, tak? Że była jedna duża szklarnia, tak? W której ludzie mieli żyć przez 2 lata. Tak? No wielki wynalazek, niesamowite osiągnięcie techniki, a tu mamy rośliny, które są tak inteligentne, że bez tej technologii potrafią robić co chcą w jednym miejscu, nie uciekając przed niczym. Wyobraźmy sobie takie nasze życie bez takiego strachu. Tak? Człowiek i zwierzę żyje w ciągłym wystawieniu się na zagrożenie. Tak? A tu mamy społeczności, które po prostu dla nich to zagrożenie jest pestką, no po prostu to jest nic. Są jak ci bogowie na Olimpie, w tym miejscu, prawda? Żywią się tą ambrozją i wszelkie kłopoty mają za nic praktycznie. Tak? Jak jedną rękę zje coś, to ta ręka im odrośnie, prawda? Więc dlatego ja mówię, że to jest ta lepsza część natury. Najbardziej mnie fascynuje właśnie ta sieć połączeń i tego, jak to się tworzy i też to, dlaczego tak późno w ogóle odkrywamy, że rośliny i grzyby współpracują ze sobą, bo jednak taka wiadomość, myślę, że redefiniuje na wielu poziomach w ogóle myślenie o świecie i też budowania naszych ludzkich społeczności. To, co my mówimy o tych społecznościach roślinno-grzybowych, tych sieciowych, ma wielkie rozmiary już. I możemy patrzeć na cały las. Wchodzimy do lasu. Las istnieje nad powierzchnią ziemi, jest zielony, ale więcej tego lasu jest pod powierzchnią ziemi. Cała strefa korzeniowa, cała strefa grzybniowa, która pomiędzy tymi korzeniami się rozprzestrzenia. Znowu zabrzmię pewnie nienaukowo, ale że my mamy ten sukces ewolucyjny w jakimś sensie wdrukowany w siebie i to, że teraz tworzymy jakby sieć, bo internet jest przecież siecią, czy w ogóle mamy takie tendencje do budowania nowych rodzajów połączeń, czy nie jest w jakimś sensie wypadkową tego, co się kiedyś miliony lat temu rozegrało. Czyli jakieś echo, jakiś archetyp przetrwał w nas, na szczęście, i zaczynamy tworzyć sieci. Ja mam taką nadzieję, że może to może nie jest wszystko tak negatywne, jak... Aha. Bo oczywiście ma to o wiele negatywnych właściwości. Ale wracamy tam, gdzieś w te mroki. To jest bardzo ciepła wizja, taka dająca otuchę, że jest nas naturalna skłonność do tworzenia relacji sieciowych. Tak? Odtwarzanie struktury takiej sieci biologicznej, no przede wszystkim roślinno-grzybowej, która potrafi zachować siebie samą w jednym miejscu. Nie musi nigdzie uciekać, to świadczy o jej doskonałości po prostu. Więc odzwierciedlenie takiej sieci, bo o to pytałaś, odzwierciedlenie takiej struktury, takiej sieci, jej funkcjonalności z świata, który możemy obserwować i widzieć jego funkcjonalność, jesteśmy pewni, że to tak jest, nie? Nie musimy czegoś wymyślać, wystarczy, że będziemy naśladować. Jak można to przenieść na społeczności ludzkie? Tak, bo to jest to pytanie. Wykorzystując być może jeszcze żywy w nas, ale zagrzebany, jakiś taki archetyp sieciowości.
Dlaczego mówię zagrzebany? No jednak świat zwierzęcy, świat ludzki jest światem osobników. Osobnik, samego źródłosłową, znaczy, że jesteśmy osobno. Tak? Rośliny nigdy nie są osobne. Zawsze są razem. Zawsze są razem nie tylko z takimi samymi przedstawicielami tego samego gatunku, tak jak my, tak jak zwierzęta, życie, że żyją w stadach monogatunkowych. Rośliny żyją w społecznościach wielogatunkowych, multigatunkowych. To tam są po prostu miriady gatunków i potrafią się ze sobą dogadać. Wysyłają sobie sygnały z obcych królestw, tak? Królestwo grzybów, królestwo roślin, królestwo bakterii się ze sobą komunikuje, mają swój, mają ten sam kod sygnałowy. I oddają nadmiar zasobów też i jeszcze innym gatunkom. I mają jeszcze z tego taki nadmiar, tak, że po prostu się tym nadmiarem nie zajmują nawet. Tak? Sieją bogactwo dookoła siebie. Mam pytanie o kod. Jak to się, czy jest jakaś, czy to zostało w jakimś sensie zbadane albo... Czy ktoś przeprowadził analizę właśnie tej próby, na przykład porozumienia między tymi trzema królestwami? Tak, jak najbardziej. Właśnie z tych analiz my wiemy, że coś takiego istnieje. Otóż w ostatnich tam niewielu latach, ćwierć wieku powiedzmy, postęp analityczny w badaniach biologicznych nastąpił tak duży, że możemy obserwować losy pojedynczych cząsteczek sygnalnych. Albo też powiedzieć sobie w ten sposób, że obserwować naraz rozprzestrzenianie się, trwałość, siłę sygnałów chemicznych, których różnorodność jest bardzo wielka. No weźmy sobie kilkaset sygnałów wymienianych naraz przez nitki grzybniowe, tak? Między roślinami, między korzeniami roślin. Albo po prostu między korzeniem a korzeniem przez przestrzeń gleby także. Nie? Bo to może się odbywać także bez tego ograniczenia. Ta nitka grzybowa jest przyspieszeniem komunikacji, nie? Bo mamy tak kabel nasz tutaj internetowy. No więc my jesteśmy w stanie obserwować, co się dzieje z ogromną ilością takich sygnałów chemicznych naraz. Tworzy nam się obraz właśnie intensywnej komunikacji, która nie musi być z wielkim trudem tłumaczona. Otóż wszystkie organizmy żywe zbudowane są z komórek. To jest wspólna cecha. Inną wspólną cechą jest to, że na powierzchni tych komórek istnieją układy receptorowe, czyli anteny takie, które odbierają sygnały. I teraz te anteny przez miliony lat ewolucji zostały tak udoskonalone, że odbierają wszelkie możliwe sygnały, które by się mogły rozprzestrzeniać w glebie. Tak? Więc można powiedzieć, że komórki mają gotowy system tłumaczenia, o co chodzi w otoczeniu. Tak? Żaden Google Translator tam nie funkcjonuje, tylko jest to w pełni symultaniczne, bardzo dokładne tłumaczenie kontekstowe. Tak? Czyli razem z kontekstem, co znaczy dany sygnał w kontekście innych sygnałów. Co ja robię? Ja też tworzę kontekst, tak? Podkreślam znaczenie moich słów nadmiernie gestykulując. Tak? To jest ważne. Tak? Jakbym mówił to beznamiętnie, to można byłoby to przeoczyć. Więc ten kontekst, który dają inne sygnały razem z tym jakimś tam odbieranym w danym momencie, jest tak jak w tych językach azjatyckich, prawda, gdzie gestykulacja ma ogromne znaczenie, tak, i zmienia sens tego, co się mówi. Tak? Więc to jest sygnał, który jest otoczony kontekstem. To jest bardzo ważna też rzecz, którą w kulturze europejskiej troszeczkę to gorzej wygląda, bo to są raczej takie suche przekazy, tak, a emocja powoduje kontrakcję, tak, zaraz czujemy się zagrożeni, jak ktoś nadmiernie macha koło nas rękami, nie? Natomiast ten kontekstowość tego języka, ta sygnalizacja z powodu tej kontekstowości jest natychmiast zrozumiała dla bardzo wielu partnerów tego układu, tak, one się rozumieją, nie muszą się
tłumaczyć. Tak? Wszystko jest jasne. Co się dzieje? Ja powiem jedną taką anegdotę, ale ona wynika właśnie z takich obserwacji chemicznych. Otóż w stanie Minnesota, w Stanach Zjednoczonych jest park narodowy, w którym znajduje się jezioro o łatwej do zapamiętania nazwie McDonald. I na zachodnim brzegu tego jeziora McDonald's rosną daglezje, o którym mówiliśmy przed nagraniem. Daglezje, które, ja od razu spuentuję, okazuje się, intensywnie współpracują z sosnami. No proszę. Prawda? A mówiliśmy o tym zagrożeniu. Mówiliśmy o tym, o zagrożeniu, o wprowadzaniu daglezji w obce dla nich środowisko naszych lasów. Mhm. Tak? W tamtym obszarze zarastają bardzo wielkie tereny. Ten las wygląda pięknie, bo one mają miękkie igły. To nie jest las kujący. W każdym razie nie radzą sobie na zachodnim brzegu tego jeziora McDonald's z różnych powodów. Więc nasiona, które padają na zachodni brzeg, specjalnie nie potrafią wytworzyć dorosłego drzewa. Natomiast na brzegu wschodnim trochę lepiej im się dzieje. Taka sytuacja powoduje przemieszczanie się grup roślin na przykład z zachodu na wschód. Tak? Więc te rośliny migrują nie jako osobniki, ale jako pokolenia. Tak? To też mają możliwość migracji. Pojawiają się na terenie dla siebie nowym, tak? Czyli wschodnim brzegu jeziora McDonald's. Ten teren jest od wieków, czy też tysiącleci, terenem naturalnym dla sosny żółtej. Pinus ponderosa. Też w moim ogrodzie dwie takie sosny rosną. Tak? No wprawdzie dalej od tych daglezji, ale być może są połączone. Tak? Musiałbym się zastanowić, czy one się nie komunikują ze sobą. Też malownicze rośliny, bardzo długie igły mają. To też bardzo ładnie wygląda. W każdym razie na teren tej sosny żółtej wkracza imigrant daglezja zielona. Co się dzieje? Otóż nie dochodzi do konfliktu, tylko do natychmiastowego, no w skali życia tych roślin, natychmiastowego zawiązania głębokiej kooperacji. Co się dzieje? Otóż te daglezje emigrują, ponieważ są atakowane przez owady żerujące na drzewach iglastych, które z tego powodu są zjadane te młode siewki, no i po prostu nie mogą przeżyć tam, natomiast przeżywają w terenie, na którym jeszcze ich nie ma. Tak? Te daglezje przynoszą ze sobą sygnał: słuchajcie, my uciekliśmy z terenu, który jest dla was, dla sosny, także niebezpieczny. Przygotujcie się na to. Ten komunikat jest przekazywany w postaci niewielkiej liczby, można nawet powiedzieć, pojedynczej cząsteczki chemicznej, która sygnalizuje poziom zagrożenia. Poziom. Nie samo zagrożenie, ale poziom. Jeżeli się go robi dużo, to znaczy, że jest jakiś czynnik biologiczny, który się intensyfikuje. Nie? I mamy sygnał, prawda? Amplituda. Uwaga, idzie zagrożenie. Ten sygnał dociera do sosny. To jest to, co daje imigrant w każdej sytuacji imigracji, również imigrant ludzki, tak? Mówi nam, jakie zagrożenia grożą ludzkości. Boże kochany, jeżeli my się od tego odgradzamy, nie chcemy tego słyszeć, to nie będziemy przygotowani. Sosny żółte się przygotowują, uzbrajają się, ponieważ rośliny mają system odporności na owady. Po prostu zaczynają akumulować związki chemiczne, które trujące są dla tych owadów albo nieprzyjemne. Więc owady nie będą chciały tego jeść. Więc one się przygotowują dzięki informacji od imigranta. Ale w tym samym czasie, kiedy się tą informację otrzymują, same dostarczają związków odżywczych tym kiełkującym imigrantom. Tak? Odżywiają je. Chcą, żeby na ich terenie się namnażały. Mamy dwustronną wymianę
dóbr, tu informacja, tu odżywianie, ale to wszystko jest możliwe przez to, że są połączone wspólną siecią mikoryzową. Ta sieć mikoryzowa żyła najpierw w relacji bez Daglesi, ale bardzo szybko, inteligentnie włączyła w ten system Daglesię. Inteligencja sieci grzybowej bez świadomości, tak, pozwoliła poszerzyć układ o coś zupełnie nowego, nie? O obcy gatunek, tak? Tworząc lepiej uzbrojoną, lepiej przygotowaną na ewentualne zagrożenia wspólnotę. To jest coś, co obserwują biolodzy dzisiaj. Nasz czas się kończy. Ja bym chciał jeszcze zapytać, czego ludzie mogą się nauczyć od tych społeczności? Tworzenia relacji sieciowych, w których zabroniona jest, niefunkcjonalna, tak? Jest sytuacja hierarchiczna. Sytuacja, w której sieć jest sztywna, ma niedynamiczną strukturę, czy też sytuacja, w której jest jakieś centrum, przez które każdy z uczestników musi się komunikować z drugim uczestnikiem. Tak, żeby się skomunikować jedno województwo z drugim województwem, musi uzyskać pozwolenie na połączenie, tak, z centralą. Więc droga komunikacji w systemach scentralizowanych jest strasznie długa i przez to nie funkcjonuje prawidłowo. Natomiast jeszcze jak włączymy centralę, to już w ogóle nie ma komunikacji. Natomiast sieci biologiczne nie są hierarchiczne. Każdy z uczestników występuje tam na równorzędnych prawach, a równorzędność tych praw wynika z tego, że jest zachowana harmonia między nimi. Jeżeli się ta harmonia, jeżeli ta równowaga się przesunie na którąś ze stron, zaczyna się zrywać komunikacja i już nie mamy tej sieci. Tak? Sieć jest wtedy funkcjonalna, kiedy jest stabilna. Sieć jest wtedy, kiedy jest stabilizacja połączeń. A ta stabilizacja połączeń jest wtedy, kiedy uczestnicy są partnerami.